Witam i zapraszam do rozwiązania 25 najtrudniejszych pytań według portalu Zdamy To. Pytania te do końca stycznia 2022 roku miały średnio powyżej 50% błędnych odpowiedzi, więc sprawdź sam, czy znajdziesz się w tej lepszej połowie. Film uwzględnia również nowe pytania. Zaznaczam, że kilka z nich ma haczyki słowne, dlatego proszę słuchać i czytać z uwagą. Powodzenia! Czy za tym znakiem należy spodziewać się trzech niebezpiecznych zakrętów, z których wszystkie mogą być w lewo? Odpowiedź prawidłowa: tak. Teoretycznie wszystkie niebezpieczne zakręty, o których ostrzega ten znak, mogą być w lewo. Znak określa tylko kierunek pierwszego z nich. Czy ten znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni? Odpowiedź prawidłowa: tak. Widoczny znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi. Czy zakaz wyrażony umieszczony z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? Odpowiedź prawidłowa: nie. Widoczny zakaz skrętu w prawo obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Czy na drodze za tym znakiem wolno Ci zatrzymywać pojazd na czas do 1 minuty? Odpowiedź prawidłowa: tak. Za tym znakiem wolno Ci zatrzymywać pojazd na czas do 1 minuty, ponieważ znak oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu, ale tabliczka pod znakiem wskazuje, że zakaz obowiązuje przed znakiem. Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony, możesz skręcić w prawo za tym znakiem? Odpowiedź prawidłowa: tak. Ponieważ zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i ciągników rolniczych. Ty jedziesz samochodem osobowym, mimo że masa całkowita Twojego pojazdu przekracza 2,5 tony, to i tak wolno Ci tam skręcić. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? Odpowiedź prawidłowa: tak. Wolno Ci zająć skrajny prawy pas. Oznakowanie wyznacza pas dla autobusów, możesz jednak zająć ten pas, jeśli zamierzasz skręcić w prawo na skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji musisz umożliwić włączenie się do ruchu pojazdowi ciężarowemu? Odpowiedź prawidłowa: nie. Pojazd ciężarowy włączając się do ruchu musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? Odpowiedź prawidłowa: nie. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów? Odpowiedź prawidłowa: nie. Ponieważ wjeżdżasz do strefy zamieszkania, gdzie parkowanie jest dozwolone tylko w miejscu wyznaczonym, zabranie się postoju w strefie zamieszkania w innych miejscu niż wyznaczone w tym celu. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? Odpowiedź prawidłowa: tak. Przepisy nie zabraniają w tej sytuacji zatrzymania bezpośrednio za przejściem dla pieszych. W tej sytuacji zatrzymanie za przejściem nie utrudnia nikomu ruchu ani nie powoduje jego zagrożenia. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zjechania do lewej krawędzi pasa ruchu, by umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, który nadjeżdża z tyłu? Odpowiedź prawidłowa: nie. Korytarz życia tworzy się w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego. W tej sytuacji pojazd uprzywilejowany ma swobodny przejazd lewą częścią jezdni. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? Odpowiedź prawidłowa: nie. Wprawdzie znajdujesz się na pasie zanikającym, jednak nie poruszasz się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości. Nie obowiązują tu zatem przepisy regulujące jazdę na suwak. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej?
Odpowiedź prawidłowa, tak. Masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza i nie ma tu znaczenia zimowa aura. Zamierzasz skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy musisz sygnalizować ten manewr lewym kierunkowskazem? Odpowiedź prawidłowa, tak, ponieważ skręcasz w lewo i nie ma znaczenia, że jedziesz zgodnie z kierunkiem pierwszeństwa. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź prawidłowa, nie. Przepisy nie nakazują zachowywania szczególnej ostrożności w przypadku jazdy nocą. Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź prawidłowa – nie. Strefa ruchu to nie strefa zamieszkania. W strefie ruchu pieszych obowiązują takie same zasady jak na innych drogach i powinni poruszać się po chodnikach. Czy w przedstawionej sytuacji jadąc na wprost masz obowiązek przepuścić pieszego zamierzającego przejść na drugą stronę jezdni? Odpowiedź prawidłowa – nie, ponieważ w tej sytuacji nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Odpowiedź prawidłowa – nie. Jest to przejazd kolejowy strzeżony, sygnalizacja świetlna nie nakazuje tutaj zatrzymywania się, należy jedynie zachować szczególną ostrożność. Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światło awaryjne, aby zasygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Odpowiedź prawidłowa – nie. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na obszarze zabudowanym w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione. Czy przy stężeniu 0,1 promila alkoholu we krwi dozwolone jest kierowanie pojazdem samochodowym? Odpowiedź prawidłowa – tak. 0,1 promila to stan, w którym można kierować pojazdem, dopiero od 0,2 promila jest to wykroczenie i nie wolno kierować samochodem. Jedziesz z prędkością 120 km na godzinę i nie zamierzasz rozpoczynać wyprzedzania. Jaki odstęp między pojazdem, którym kierujesz, a pojazdem jadącym przed tobą na tym samym pasie ruchu będzie nieodpowiedni? Odpowiedź A. Mniejszy niż 60 metrów, B. Mniejszy niż 90 metrów, C. Większy niż 120 metrów. Prawidłowa? A. Pytanie dotyczy nieodpowiedniego odstępu. Jedziesz po autostradzie z prędkością 120 km na godzinę. Minimalny odstęp powinien wynosić połowę tej prędkości wyrażonej w metrach, czyli 60 metrów. Odstęp mniejszy niż 60 metrów będzie nieodpowiedni. O ileś wzrośnie droga hamowania, jeżeli zmniejszysz prędkość dwukrotnie? Odpowiedź A. Droga hamowania zmniejszy się, a nie wzrośnie. Odpowiedź B. Trzykrotnie. C. Czterokrotnie. Odpowiedź prawidłowa A. Zmniejszasz prędkość, więc droga hamowania powinna być krótsza. Prawidłowa odpowiedź to droga hamowania zmniejszy się, a nie wzrośnie. Jak będziesz przeciwdziałał sile odśrodkowej podczas skręcania czterokołowcem w prawo? A. Górną część ciała odchylę w prawo. B. Pozostawię ciężar ciała w osi wzdłużnej pojazdu. C. Zaprę się prawą stopą o płytę podnóżka. Odpowiedź prawidłowa A. Podczas skręcania czterokołowcem w prawo górną część ciała należy odchylić w prawo. W ten sposób kierowca będzie przeciwdziałał sile odśrodkowej. Czy widoczny znak ostrzegawczy oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się wokół wyspy? Odpowiedź prawidłowa Nie. Pytanie jest podchwytliwe, ponieważ na jednym słupku mamy znak ostrzegawczy ustąp pierwszeństwa oraz znak nakazu ruch okrężny, więc znak ostrzegawczy ustąp pierwszeństwa nie wyznacza kierunku jazdy. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? Odpowiedź prawidłowa – nie, ponieważ to kierujący poprzedzającym pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdując się na tym pasie. Warto jednak mieć na uwadze, że ta sytuacja wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Pytania nie były łatwe.
Więc teraz w komentarzu pochwal się, jak ci poszło.